Czym jest magazyn energii i jak wygląda proces doboru tego urządzenia dla biznesu? Nazywam się Robert Ogorzałek i w dzisiejszym odcinku skupię się na magazynowaniu energii elektrycznej. W poprzednim odcinku mój kolega Sergiusz opowiedział o tym, czym jest i z czego składa się hybrydowa instalacja fotowoltaiczna. Znamy już 3 typy takich instalacji i wiemy dokładnie, z czego składa się hybrydowy system dla biznesu. Dziś przybliżę Wam zalety magazynu energii i proces doboru tego urządzenia dla klienta biznesowego. Opowiem też, do czego służy magazyn energii, bo przechowywanie nie jest jego jedyną funkcją. Zacznijmy od zalet magazynu energii w biznesie. Urządzenia te przede wszystkim pozwalają na przechowywanie energii wyprodukowanej np. przez instalację fotowoltaiczną, zwiększenie autokonsumpcji z OZE, a także dają nieprzerwalny dostęp do energii nawet w przypadku awarii sieci elektroenergetycznej. Magazyny energii zapewniają niezależność energetyczną i zabezpieczają przed przerwami w dostawie prądu. To szczególnie ważne, zwłaszcza w zautomatyzowanych przedsiębiorstwach, czy też w firmach produkcyjnych, gdzie nawet krótka przerwa w dostawie prądu to ogromne straty. Co więcej, posiadając w swojej firmie magazyn energii, ograniczasz także skutki przeciążenia sieci elektroenergetycznej. Jak w Columbus wygląda proces doboru takiego urządzenia? Przystępując do projektowania magazynu energii dla biznesu, najpierw analizujemy zapotrzebowanie energetyczne przedsiębiorstwa oraz profil zużycia energii elektrycznej. Następnie bierzemy pod uwagę moce, jakie są wymagane do prawidłowego funkcjonowania oraz patrzymy przyszłościowo, uwzględniając planowane inwestycje. Magazyn energii dobierany jest przede wszystkim w odniesieniu do celu, jaki ma spełniać oraz do specyfiki danego obiektu. Wiemy już, na co zwrócić uwagę podczas doboru magazynu energii dla biznesu i jakie są jego zalety. A do czego tak naprawdę to urządzenie służy? Po pierwsze, przechowywanie energii elektrycznej. Naładowany magazyn można traktować jako zabezpieczenie na wypadek przerw w dostawie prądu oraz rozsądne zarządzanie zgromadzoną energią w firmie. Po drugie, obniżenie kosztów. Dzięki zgromadzonej w magazynie energii firma może sporo zaoszczędzić. Jak? Ładując magazyn z sieci w najtańszej taryfie i zużywając zakumulowaną energię, gdy jest na nią wysokie zapotrzebowanie, czyli w dzień. Wtedy, gdy energia z sieci jest najdroższa. Dzięki temu odbiorca końcowy zmienia swój profil dobowy i obniża średnią cenę zakupu energii. Magazyn energii to także zabezpieczenie kluczowych urządzeń w firmie. Dzięki szybkiemu załączaniu trybu backup w przypadku nagłej przerwy w zasilaniu obiektu pozwala na zminimalizowanie szkód wywołanych awarią. Chcecie dowiedzieć się więcej o magazynach energii dla biznesu? Odsyłam na naszego bloga, gdzie szczegółowo opisujemy ten temat. Dzięki za dziś i do zobaczenia. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnego odcinka z serii OZE dla biznesu.